panowie ministrowie, panowie generałowie, dostojni duchowni, szanowni państwo, żołnierze. Historia kawalerii na trwałe wpisana została w polską tradycję wojskową. O wspaniałych dokonaniach szpolerzerów i ułanów, a wcześniej konnych wojów i husarzy, pisali kronikarze, poeci i historycy. Święto kawalerii to szczególna sposobność, by przywołać pamięć o wydarzeniach i ludziach, których działania decydowało o teraźniejszości naszego kraju. Przypominamy czyny kawaleryjskie, zdobiące karty naszej historii. Oddajemy cześć i honor ułanom pierwszej dywizji jazdy dowodzonym przez pułkownika Juliusza Romla, którzy 31 sierpnia 1920 roku pod Komarowem odnieśli zwycięstwo w starciu z czterokrotnie silniejszą pierwszą armią konną Siemiona Wybionego. Była to największa bitwa kawaleryjska w XX wieku. Dziś ponownie spotykamy się na hipodromie przy ulicy Kozielskiej, aby wspominać to ważne w dziejach oręża wydarzenie, w rocznicę którego obchodzimy kawaleryjskie święto. Serdecznie witam na dzisiejszych uroczystościach weteranów kawalerii, którzy podobnie jak w latach ubiegłych zaszczycają swoją obecnością nasze wspólne święto. Witam serdecznie dyrektora generalnego Ministerstwa Obrony Narodowej, pana Piotra Alisa. Witam sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, pana profesora Andrzeja Kunerta. Miło mi powitać reprezentującego Sztab Generalny Wojska Polskiego, szefa Zarządu Planowania Operacyjnego, pana generała brygady Krzysztofa Motackiego. Witam przedstawiciela dowództwa Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych, pana generała brygady Michała Sikory. Witam przedstawicieli instytucji, jednostek i uczelni wojskowych z rektorem i komendantem Wojskowej Akademii Technicznej na czele, panem generałem brygady, profesorem Zygmuntem Mierczykiem. Witam przedstawicieli Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari oraz stowarzyszeń i związków kombatantów. Bardzo serdecznie witam naszego ambasadora święta kawalerii polskiej, pana Marka Siudyma. Serdecznie dziękuję patronom medialnym za wsparcie naszego przedsięwzięcia. Witam osoby zasłużone w kultywowaniu i upowszechnianiu tradycji kawaleryjskich z prezesem Stowarzyszenia Kawalerii Ochotniczej, panem Tadeuszem Kinem. Witam i serdecznie pozdrawiam rodziny kawaleryjskie. Witam dowódców jednostek kawalerii pancernej i powietrznej, brygad zmechanizowanych i pułków rozpoznawczych dziedziczących tradycje kawaleryjskie. Witam wreszcie mieszkańców Warszawy i osoby, które dziś odwiedzimy stolicę naszego kraju. Ogromnie się cieszę, że państwo jesteście w tym święcie razem z nami. Szanowni państwo, to już po raz czwarty dowództwo garnizonu Warszawa
przy współpracy z Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Radą Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa stowarzyszeniami pododdziałów reprezentacyjnych WP Federacji Kawalerii Ochotniczej organizuje Święto Kawalerii Polskiej. Kiedy w 2011 roku przystępowaliśmy do tego projektu, spotkaliśmy się z dużą życzliwością i wsparciem ze strony całego środowiska kawaleryjskiego. Szybko przekonaliśmy się, że idea kultywowania tradycji jeździeckich zyskała także przychylność mieszkańców Warszawy, którzy coraz liczniej, często całymi rodzinami, uczestniczą w naszym święcie. Jest zatem okazja, aby w tym dniu, który łączy pokolenia, szczególne słowa skierować do młodzieży. Wasza obecność w kawaleryjskich apelach pamięci, w przemarszach formacji konnych ulicami stolicy, a przede wszystkim bezpośrednie spotkania i rozmowy, które odbywacie z kombatantami, to swoiste świadectwo zdania egzaminu dojrzałości i dowód patriotyzmu. Szanowni Państwo, kawaleria polska była zjawiskiem wyjątkowym. Nie tylko w sensie walki i rzemiosła wojennego, ale ze względu na wartości, jakim hołdowała. Dziś, kiedy współczesny świat boryka się z problemami bezpieczeństwa, przywództwa i rol autorytetu w życiu publicznym, przywołujemy te wartości jako godne upowszechniania i naśladowania. Z tego miejsca wyrażam nadzieję, że tegoroczne Święto Kawalerii, oprócz walorów historycznych i edukacyjnych, stanie się także okazją do szerszej refleksji nad naszą przyszłością, w której zawsze będzie miejsce na orężne tradycje. Nawiązuję do tego porozumienia o współpracy zawartej między Ministrem Obrony Narodowej i Stowarzyszeniem Federacji Kawalerii Ochotniczej, którego egzemplarz zostanie uroczyście przekazany podczas dzisiejszego święta. Zapraszam wszystkich Państwa do obejrzenia zawodów kawaleryjskich o nagrodę Ministra Obrony Narodowej i pokazu wyszkolenia jeździeckiego. Zapraszam również do udziału w festynie rodzinnym przygotowanym przez Klub Dowództwa Garnizonu Warszawa. Nawiązując do słów jednej z kawaleryjskich żerawiejek, prawda to od wieków znana. Nie ma szpana na dułana. Życzę Państwu miłych wrażeń podczas dzisiejszego świętowania. Dziękuję za uwagę.